prezent na Boże Narodzenie warto wybrać się do galerii, jednak niekoniecznie handlowej. W galerii BWA w Olsztynie zorganizowano kiermasz Kup sztukę pod choinkę. Powiedzmy, co można nabyć na tym chyba wyjątkowym kiermaszu, który nas otacza, całe mnóstwo tych przedmiotów. Najwięcej mamy grafiki w różnych technikach, linoryt, akwaforta, akwatinta, sucha igła, fotografię możemy nabyć, malarstwo, mamy nawet kalendarze autorskie, zegary autorskie, co jeszcze, trochę rzeźby, ceramiki i karteczki świąteczne, jakieś drobiazgi i biżuterię artystyczną. Co się cieszy największą popularnością, bo ludzie chętnie tutaj zaglądają? Tak, mamy dzisiaj dosyć duży ruch i jednak największą popularnością cieszy się grafika, bo jest w miarę niskich cenach, wiadomo, powtarzalność sprawia, że może być ta cena trochę niższa i formaty nie są zbyt duże, dlatego jakoś tak i też jest największa różnorodność jakby w grafice jednak warsztatowej, więc to się najlepiej sprzedaje. No ale inne rzeczy też schodzą dosyć dobrze, trochę ceramiki się sprzedało, biżuterii, malarstwa. Co ważne, część z tych prac to są dzieła przekazane przez artystów, których tutaj wasza galeria często gości. Oglądając wystawę Biennale lub pana Izydora Borysa, możemy później nabyć jakieś rzeczy drobniejsze ich autorstwa, wiadomo, tańsze. No bo na przykład Izydor Borys pokazuje tutaj nam ceramikę, wystawiają i już się też dosyć dużo sprzedało. Plus na przykład nie wiem, Zbigniew Urbalewicz, który jest na Biennale, sprzedaje zegary, tak? Pan Zygmunt Droński też przyniósł obrazy, które wcześniej były u nas na wystawie, fotografie. Pani dyrektor, skąd pomysł na takie przedsięwzięcie, takie wydarzenie, żeby tą sztuką w okresie przedświątecznym bardzo mocno się podzielić i można sobie taki element do domu zabrać? No pomysł powstał już parę lat temu i staramy się go co roku kontynuować. No myślę, że jakby powstał dwutorowo. Po pierwsze, jest to naprawdę atrakcyjna forma nabycia oryginalnego prezentu dla najbliższych, dla tych, których chcielibyśmy w sposób wyjątkowy obdarować. A druga sprawa to jest też możliwość no, pokazania się i po prostu sprzedania swoich prac no, przez naszych artystów, którzy tworzą w regionie. Sztuka to będzie dobry pomysł na prezent, trochę inny niż to, do czego chyba przyzwyczailiśmy się wszyscy, czego no, mimo wszystko jednak biegamy i poszukujemy w galeriach, ale nie sztuki. Ja myślę, że to jest bardzo dobry prezent, bo przede wszystkim nam to gwarantuje no, pewną oryginalność. No, nabywamy przedmiot, obiekt, który jest niepowtarzalny, jedyny, a poza tym ja zawsze mówię, że no cóż, no sztuka jest takim też elementem luksusu, więc zawsze to jest taki symbol jakby poszukiwania czegoś więcej niż tych rzeczy, które powstają seryjnie i które po prostu otaczają nas na co dzień. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv